Cześć, tu Madzie i witajcie w nowej serii na moim kanale z gry Endling. Gra, słuchajcie, o lisach. Ostatnio mieliśmy na tapecie fokę w kosmosie, czyli pieska. Teraz weźmiemy się za liski. Grę kiedyś mi pokazał Kuba i tak stwierdziłam, a dobra, fajnie się prezentuje, dodam. No i w końcu przyszedł czas, żeby w to zagrać. O czym jest ta gra? Do czego tutaj zmierzamy? Wiem, że pani lisowa tutaj będzie miała swoje lisiątka. No i w zależności od naszych, nie wiem, decyzji, wyborów, sprawności, te liski mogą do końca gry przeżyć bądź nie. No zobaczymy, jak nam się to potoczy. Zaczniemy nową grę. Wow, to tak od razu? Dobra. A albo D. Dobra, już wiemy, jak się poruszać. Matko, my tu w jakieś serce pożogi trafiliśmy. Dobra, shiftem możemy biec. Ej, jeleń, ty uważaj! Mam nadzieję, że nic nam się tutaj nie stanie. Wow. Dwukrotnie, żeby kopać. Aha, czyli ja to muszę tak szybko. Okej. Okay. Sorry, jeżeli będzie mocno klawiatury słychać, bo ja będę się tłukła, żeby tylko naszej pani lisowej nic się nie stało. Dobra, biegnij znowu. Ja będę jedną rękę na spacji trzymała, bo widzę, że mysz chyba tutaj nie jest mi potrzebna w tym momencie. Ja tak się w muzykę zasłucham. O, zajączek! Chodź z nami, będziesz biegnął. Może ciebie nie zjemy. Chociaż w sumie, jak tutaj jest kwestia przeżycia, to ja nie wykluczam, że my nie będziemy musieli zapolować, czy zdobyć jakoś jedzenie, czy coś. Okej, tutaj już chyba się nie dostaniemy. Chyba wrócić się. O, czekajcie. Aby się wspinać. Dobra, czyli musimy zwracać uwagę, czy nie ma tutaj takich, nie wiem, skałek, na które możemy się wspiąć. Dobrze. A tu przytrzymujemy, by się wspinać. Dobrze. Tak się wspinamy, jak przetrzymujemy. Dobra. Czyli szybko klikamy albo przetrzymujemy, w zależności od sytuacji. Dobra, zobaczymy, jak to nam się uda. A nie, nie rób mi nic, nie rób nic! Jak się nie udało? Dobra, ale my możemy się podnieść. Okej. Okay. Nie wiem, dało radę tam tak szybko wyklikać? Nie mam bladego pojęcia. Będę musiała kogoś zobaczyć na nagraniu. Dobra, my się tu całkiem nieźle trzymamy jednak. Jednak żyjemy. Ale wiecie co? Biegać nie możemy. Wow! Jak jedziesz, nie wiesz, że tu przejście jest, gamoniu? Matko, mam nadzieję, że ja tutaj wszystkich nie uśmiercę, bo naprawdę szkoda by mi było. Dobra, tu dalej nie przejdziemy. O, tutaj. Ona czasami, wiecie co, tak głowę obraca, więc to chyba sugeruje, gdzie my możemy wejść, prawda? Nie, zobaczymy dalej. Mam nadzieję, naprawdę, że nikogo tutaj nie uśmiercę. Będę starała się jak najszybciej. O, tutaj mogę reagować i w ogóle nie. O, zobaczymy. Gdzieś tu się, patrzcie, patrzyła. Ja tu mogę gdzieś coś... Nie, ale tam coś lata to... i coś skanuje. To może lepiej gdzieś... O, schowajmy się. Dobra. Nie, Kubie, no... Mam nadzieję, że to nie z mojej winy, że to była gra w ten sposób oskryptowana. Dasz radę, dasz radę. Ojej, za maleństwa! No
Dobra, bo ona tutaj biegła, żeby urodzić, okej. Patrzcie, mogę kolorki ich wybrać. Nie, zostaje wszystkie takie, jakie są. Każdy jest innego koloru i raczej będę mogła je porozróżniać. A nie, jaśniejszy tego bym może... A, bo tutaj się zmienia na pyszczku. Dobra, będzie taki. Okej, zatwierdź. Dobrze, że imion nie muszę wybierać. Jakie słodziaki. O, jeszcze ziewa. Takie maleńce są takie pierdołowate. Ostatnio znajomy szczeniaka sobie wziął. Matko, chodzi, to się wszędzie przewraca. A jest przeuroczy. Matko, najgorsze, że tutaj naszym bohaterom ten pożar zagraża. Mam nadzieję, że zaraz on stanie w jakimś stopniu okiełznany. Endling. Dobra, mamy tutaj nasze cztery maluchy. Tu możemy wstać. Myszy i ryby możesz upolować tylko jeśli zaatakujesz je w odpowiednim miejscu. Okej, czyli będziemy też polować. Noc pierwsza. Mamy mapę, pokażcie. Dobra, my jesteśmy tu. Borsuk, zablokowana ścieżka. Morsuka na razie ja nie widzę. Dobra, idziemy, słuchajcie, w takim razie znajdź pożywienie na swoich młodych. Dobra, więc wyruszamy, zobaczymy, czy coś nam tutaj, o, by wykonać interakcję, czyli jakieś jagody pewnie. Tu nie, tu się chowamy, dobra. To jakby było jakieś zagrożenie, to będziemy się chować. Super. Tu mogę zejść, przejdźmy może tędy. Wiesz, że nic nam tutaj nie zagraża. Dobra, chodź tu. Żebym ja jeszcze później trafiła. W sumie mamy mapę, prawda? Tu jest zaznaczony domek, a my idziemy tą ścieżką. No, może na coś trafimy, zobaczymy. Naciśnij C, by wytropić pobliską zwierzynę. O, patrzcie, mamy smrodek. Dobra, to ty możesz w takim razie tam biec. Przytrzymuj kontrol, by zakraść się do zwierzyny. Gdzie ty tu zwierzynę masz? Weź tu powąchaj jeszcze. Dobra, my na kontrolu pójdziemy. Weź powąchaj znowu. W drugą stronę prowadzi, dobra. Patrzcie, my mamy jakiś tam ograniczony czas, żeby sobie tutaj poradzić. Spacja, by zaatakować. Dobra. A tu jest! Widzę, o. To musimy... No, uciekło ci! Weź kucnij. O, tutaj jest, widzicie? Jakaś mysza. Znajdź pożywienie z powrotem do nory. Dobra, mamy. Co prawda szczur nie bardzo jakiś okazały, ale zawsze coś, nie? Dobra, do nory trafimy. Nie wiem, gdzie jest borsuk, ale nie wiem, czy mi jest to potrzebne szczęścia. Dobra, wchodź do nory. O, widzicie, nasze liski będą dożywione. Tutaj na pasku na dole tak sparklowało, to wydaje mi się tak, tutaj się udało. Dobrze, możemy sobie znowu wstać. Musisz wrócić do legowiska, zanim skończy się noc. No, podejrzewam, że jak będzie dzień, to może nam tutaj całkiem coś poważnego zagrażać. Noc druga. Okej. Chyba na razie naszym zadaniem jest, wiecie co, wyżywić te nasze lisięta. Dobra, tutaj nic nie czuję. A co, nie da rady tu dokopać? No to dobra, tu biegniemy w drugą mańkę. Weź powąchaj. Nie, tu nic nie ma. Czasu do czasu będę się zatrzymywała i wąchała, wiecie. Może coś się trafi. Dobra, pobiegnij w tę stronę. Nic nie ma jeszcze. To co to jest? Co ja z tym mogę zrobić?
Tu jest jakieś coś, widzicie? Co mi to na mapie pokazuje? Nic mi nie pokazuje. To jest, że ścieżka jest zablokowana. Nora jest tu i tam jest zablokowane. Dobra, może z czasem odblokujemy. Nie wiem, może jakiś ślad czy coś. Dobra, weź powąchaj. Strona jakoś, wiecie co? O, dobra, jest, zwęszyliśmy trop. Tam coś jest, weź. No i co mi to robi? A, dobra, cosik mamy. To wracamy w takim razie. Znieśmy to naszym dzieciaczkom. Nie wiem, co to robi z tym. Albo mi napiszecie, albo dowiem się sama. Dobrze, to było tu. Chyba tu. W sumie mogę na mapie sprawdzić, czy dobrze idę. Dobrze idę. Zaraz skręcamy w prawo. Okej, weź biegnij. Myślę, że musimy najpierw te nasze dzieci wykarmić i jak będą dorosłe, to fabuła gry ruszy dalej. Zobaczymy. O, tutaj już jak dzieciaki dużo podrosną. Albo takie dobre żarcie przyniosą, bo faktycznie po prostu czas szybko mija. Czyli jeszcze raz musimy chyba na coś zapolować. Zaraz zobaczymy. One mi się przypominają, nie liski. Nie uważacie? Młody, nie nabieraj się, to podpucha. Czy ja jako matka mogę zareagować i zabronić, żeby moje dziecko tam szło? No, raz, dwa, trzy, a czwartego nie ma. Zapachy z czasem zanikają. No dobra, będę musiała mieć to na uwadze w takim razie. Noc trzecia. Patrzcie, aby wytropić zaginione młode. Tutaj coś jest. Jest to, ta zabawka cała jego. Jedno nam zaginęło, widzicie? Tak, przylazł taki, o, jeden zły, jeden z drugim. Dobra, chodź. Będziemy wąchali cały czas i szli. Jeden z drugim przylazł i zabrał mi dziecko. O, tam jest dalej, widzicie? Już widzę, ja już czuję. Dobra, wąchuj to. W klatkę jeszcze wsadził, bezczel jeden. Dobra, i gdzie? Gdzie dalej? Dobra, tam. Tu, zejdź. O, tu jest kolejne. A to jest akumulator jakiś. Łodzią go wywieźli. Dobra, tutaj trop się urywa, znajdź pożywienie dla reszty młodych. Nie, ale no nam smutno jest teraz, że nie mamy naszego dziecka. Dobra, chodź, podbiegniemy. Dziecka może nie ma. A tutaj nie mogę kopać? Tutaj mogę jakoś wejść, weź się cofnij. Nie? Pokaż mapę. Nie, tu jest zablokowane. Wiecie co, zejdziemy sobie zaraz tutaj chyba. O tu. Tutaj nic nie wytropię na razie, ale sobie przejdę przez tą rzekę. Już nie wiem, czy dobrze robię, bo żeby mi się noc nie skończyła. Dobra, weź powąchaj. Tam są jakieś człowieki. Serio, tu nic nie ma, tak daleko jestem. Żeby to się źle dla nas nie skończyło. Coś, coś, nie? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra, jak dobrze pójdzie, to będziemy mogli, wiecie co, odbić zaraz gdzieś w lewo może? A tu mogę? Co ty masz? Że to jest jako jedzenie? Chyba tak.
Dobra, to wracajmy szybko. Mam nadzieję, że nam się to nie utopi, bo teraz tak pomyślałam, że... Czy my tego nie zgubimy pływając? Ale jak ona dobrze w pyszczku to trzyma w mordce, to raczej powinno być spoko. Dobra, na razie biegnijmy. Póki okolice poznaję, to będę tędy biegła. Ja naprawdę, ja się strasznie martwię, czy ja tej gry nie zniszczę, nie zepsuję jej swoją rozgrywką, nie? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Tutaj gdzieś zaraz powinna być chyba nasza nora. O tu? Tak. Dobra, chodź. Tak, dzieciaki będą już w pełni najedzone. No to polowanie mamy opanowanie. Nieźle. No ale ta żaba to teraz tak źle tu wygląda. Nie no, nie mówcie, że kolejne dziecko mi zajumają. Czekajcie, czwarte wróciło? Nie sprawdziło się i ten, i oddali? Nie, młode chcą się bawić po prostu. Wszystkie trzy? O, już jak fajnie wyglądają liskowato, nie jak misie. Tak, piąta nad ranem, człowiek by jeszcze pospał, ale nie, dzieci chcą się bawić. Taki standard, nie? Aby one wróciły do siebie po strasznym przeżyciu, musisz się z nimi pobawić lub dać im czas. Okej. No, co tam dzieciarnia? Kułaby się pobawić. Muszę chyba trochę odejść, tak? Nie, bo się nic nie dzieje. Naciśnij kłoby, pobawić się z młodymi. Nie wiem, obróć się trochę, kawałek. I teraz daj kół. Nie wiem, jakoś te dzieci nie chcą się ze mną bawić. Chodźcie trochę dalej, o, poskaczemy. Nie no, naciskam kusić. O, teraz się bawimy, dobra. O, możemy szczekać też, dobra. Fajnie. No, dzieci chyba mają się dobrze. Dzieciaczki, a czy wy nie chcecie jeść? Zobaczmy mapę. Nam się nagle wszystko odblokowało. Dlaczego? To jest podejrzane. Najbardziej boję się, słuchajcie, borsuka. Dobra, jeszcze mamy się z wami bawić coś? Dobra, pobawmy się jeszcze z nimi chwilę. Bo one też są głodne, zapewne by je chciały. No, jak słodko. Dobra, idziemy dzieciarnia polować, chodź ta. Noc czwarta. Dobra, idziemy tędy, bo ta nam się ponoć odblokowało. Coś czuć? Nie, na razie jeszcze nic nie czuć. Chodźcie, tam pójdziemy. Matko, tu są kamery na drzewach, dlaczego? Dzieciarnia, a wy wchodzicie? Umiecie wchodzić? A, jest. Miałam je pod ogonem. Tam coś jest. Tutaj nic nie wyczuwam. O, tu są wnyki. Naciśnij, by przeskoczyć. Dzieciarnia, rozumiem, że nie ten teges. Ale tutaj patrzcie. No. Naciśnij F, aby upuścić pożywienie i nakarmić młode. Proszę bardzo. Jemy. Dokąd wy się najedłyście? Kawałek. Czy tu coś jest? Czekajcie, sobie powęszę. Ne, ja chcę wrócić! Dobra, wrócę. Cicho. Cicho wróciłam. Powąchajmy tu. My jesteśmy tutaj. Aha, ja odblokowałam sobie. To wiecie co, my możemy tędy sobie chyba przejść i kółko zrobić. Zaraz zobaczymy. Czy tu coś jest jeszcze? Nic nie czuję. Wyłaź tu. Dzieciarnie, jak słodko się wspina. O, tam widzę kolejne jagody. Możemy sobie tutaj wskoczyć i wziąć. Wyłaź. Karmimy dzieci. Tak, ponajadać się ładnie. Ja chyba muszę nakarmić, wiecie co, do końca i dopiero wtedy będziemy mogli wrócić, nie?
Tutaj nic nie ma. Ognisko jakieś jest. To? Właśnie nie wiem, co to są te łapy. Jesteśmy tu. Dobra, wróćmy może i odbijmy na prawo, albo wracajmy tędy, którędy przyszliśmy. W którym miejscu było to odbicie na prawo? Co tam się wydarzyło? O, 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 dobra. Będziemy mogli chyba polować. Wiecie, się może cofnę trochę i on wylezie, ten zajączek. Dobra, to wracamy do nory. Prawie jesteśmy najedzeni. Ja dobrze idę? A gdzie ja tam? W drugą Mańkę. Już. Dzieciarnia, szybko! Coś się trafi, to weźmiemy do jedzenia, jak nie? Jak nie, to się mówi trudno, ale noc dobiega końca. Więc pamiętajcie, musimy być bezpieczne. Tędy do nory. Już. Już widzimy, gdzie jest nora. Proszę bardzo, chowamy się. Dzieciaki też. Idziemy spać. W końcu nadszedł dzień. Dobra, teraz tak, skakanie. Czyli mam rozumieć, że to są nasze umiejętności, które dzieci mają. Dobrze, dzieci umieją skakać, no to jest chyba okej. Okay. Umiejętności młodych, R. No to dobra, umieją skakać, spoko. Doceniam, że umieją skakać. I zapachy. No to... to, co odkryliśmy, co się dzieje z naszym młodym. Aha, to jest linia zapachowa, czyli jeszcze tutaj patrzcie, ile wydarzeń przed nami. Spoko. Dobra, dzieciarnia, wstajemy. Nastaje piąty dzień. W specjalnych miejscach twoje młode mogą poznać nowe umiejętności. Pomóż im nabrać niezbędnego doświadczenia. No dobra, spoczko. Będziemy uczyć nasze dzieci w takim razie. Umieją skakać. Pokażcie, czuć tu coś? Nic nie czuć. A my jesteśmy tu. Chodźmy teraz sobie skręcimy tutaj na prawo, na rzekę może. O, tutaj chcę. Coś tu czuć? Nie czuć. Tak, i pójdziemy sobie prosto, bo nas tam jeszcze nie było. Dobrze, może tutaj sobie trochę powęszę, dzieci do mnie dobiegną. O, tam widzę jagody dalej. To chodźcie tam, pójdziemy po jagody, a potem sobie wrócimy, pójdziemy dalej w tamtą Mańkę. No, idziemy. Proszę, pora karmienia. Ja przez ten czas zobaczę, czy tu coś czuć. Nie no, dzieci tutaj jedzą. Tam jest borsuk! Czy ja mogę spróbować z borsukiem? Zobaczymy, czy nam jakieś ostrzeżenie co do borsuka wyskoczy. Jest borsuk. Dobra, goni nas! Czyli ja mogę tamte jego rzeczy podnosić, ale jak go nie ma. Zaraz zobaczymy jeszcze. Jest dalej! Dobra, ej! Nie gryź mnie w ogon! Już uciekamy, cicho być. Już my uciekamy, koniec. Koniec, bo to jest no, noc piąta. Co tu się jeszcze wydarza? O, tu nam coś wyskoczyło. Królik może nam jaki pojawi się. Czekajcie. To my musimy nieco że węszyć. Jest mysz. Macie, dzieci, dzisiaj więcej zjecie. Dobra, dzisiaj dzieciaczki ładnie. Wiecie co, no ja chcę to... Nie wiem, co on tam zostawił, ten gamoń, ale ja bym chciała to podnieść. No dalej, tam pilnuję, no! Dobra, idziemy stąd. Idziemy, dzieci. Borsuk jest nieprzyjazny dzisiaj. Tu są znowu sidła. Nie przeskoczymy? Przecież jest, by przeskoczyć. Dobra, udało się. Dobra, zobaczmy, coś tu czuć. Tam tego borsuka ciągle. Ja nie chcę borsuka. Tu nic nie ma. Tutaj też nie. Jakieś jagody by się jeszcze raz przydały, czy coś.
Dobra, jak daleko my jesteśmy? My jesteśmy tu. Tam coś jest. Proszę, dzieci, jemy. Dzisiaj w pełni się najadłyście. Wracamy do domu. Może jeszcze po drodze bursuka obczaimy. Czy jak my tam te wyniki już przeskoczyliśmy, to ich nie będzie? Mam nadzieję, bo tak... Nie są! Dawaj, dawaj, dawaj! Jesteśmy troszkę uszkodzone, to nic. Więc nie możemy biegać, to do bursuka nie idziemy. Wracamy do domu. No i właśnie, nie możemy biegać, więc musimy już wracać do domu, bo nie damy rady. Jej, jak te dzieci szybko głodnieją, no normalnie jak ja w maku. Nie, nie tędy. Jeszcze dobrze, nie skończę jeść, ja już jestem znowu głodna. Skończmy tam na dół, możemy zejść. Dobra, idź tu. Tutaj w tych krzakach nic nie ma. A jakbyśmy gdzieś tutaj jeszcze koło domu spróbowali coś? Weź spróbuj powąchać, czy coś tu jest. Tu jest nora. Nie wiem, na jakim etapie dnia i nocy my jesteśmy. Ja sobie po prostu jeszcze tutaj zejdę na chwilę. No, no już widelec, jaka jagoda się trafi. Chodźcie tędy kawałek. O, już noc się kończy. Dobra, wracamy. O, już możemy szybciej, patrzcie, podbiegiwać sobie. Więc z nami nie jest aż tak źle. O, już całkiem dobrze. Spoko. Chodźcie, idziemy spać. Dzisiaj byłyście w pełni najedzone. Jakieś nowe umiejętności? Coś? Skakanie na razie macie. Nie mam pojęcia jeszcze, gdzie ja to mogę odkryć inne umiejętności, prawda? Mam nadzieję, że mi napiszecie. Strzeż się drapieżników. No, poznaliśmy już pana Borsuka. Dzień dobry, noc szósta. Idziemy znowu odwiedzić pana Borsuka? Więc co, cofniemy się i pójdziemy sobie tą długą drogą. Uuu! Coś nam tu cuchnie. Dobra, zobaczmy jeszcze. Możesz w sumie za tym biec, bo ty to widzisz cały czas. Tylko uważaj na tamte wnyki. Halo? Dobra, jest. Muszę od czasu do czasu jednak powąchać, wiecie. No i do tego bursuka przeklętego, no. Dobra, zanim do bursuka, to ja dzieciom tutaj jeździam. Na pewno głodne. A nie coś, że borsuk, to jeszcze ten. Wiecie co, zrobimy tak. A, bo tutaj mogę wskoczyć, dobra. Spadaj, borsuk. Dzieci też, skakiwać. Gdzie to jest? Tam gdzieś to czuć. Jest, patrzcie. No weź to wiaderko, powąchaj. Okej. Okay. Patrzcie, to jakieś w siatce go... Nie, miał go na pleca, a tutaj jakieś te medykamenty przywieźli. Tutaj kolejne. Okej, czy jeszcze coś mamy? Tak, jeszcze jedno. Tam. Dobra. Weź się dokop, ja już to widzę, to miejsce. Widzę tam jeszcze jedzonko, tak na dobrą sprawę. Dobra, chodź, musimy to powąchać. Jedzonko jest chyba, jak pójdziemy prosto, wiecie. Patrzcie, on jakieś tu szczepionki będzie rozkładał, czy coś. Panie. Weź tam. No tutaj chcę dla dzieci się podkraść i to jedzenie wziąć. Macie. Macie, będziemy uciekać. Będziemy już uciekać, bo noc się powoli kończy. Jadłeś się? Dobra. Tyle zjadłeś, to zjadłeś się. A, już widzę. Ja już widzę. Jeszcze będzie deser. Proszę. Jeszcze deser dla was. Co, jeszcze coś? Tam człowiek jakiś łazi. Dobra. Jesteście w pełni najedzone. Uciekamy szybko do domu, bo już kończy się już szósta noc. A jak wiecie, podczas nocy jesteśmy zagrożeni, więc biegnijmy szybko. Jesteście najedzeni, my poznaliśmy kolejną historię tutaj, co tutaj się wydarzało. No kawałek drogi przed nami.
Dalej ten borsuk siedzi, patrzcie, gapi się. No ja na dzieci moje czekam. Dobra, wracamy stąd w takim razie. Tu nam... Nie, wydawało mi się, że tutaj w tej zaspie coś wystawało. Nie, chyba nic. Dobra, biegnij szybko do domku. No i też fajne to jest, że mamy dowolność. Możemy sobie, wiecie, się kręcić w różnych miejscach. Dobra, byliśmy tu. Ale patrzcie, możemy jeszcze tędy kawałek przejść. No nic, zobaczymy w takim razie. W kolejnym odcinku, czemu tu jakieś zety były, że już pora spać? A, dzieci się zmęczyły, no kawałek przeszły jednak, nie? Dobra, nie przynieś swoim młodym śmieci do jedzenia przez 6 dni z rzędu. No nie przynosiłem żadnych śmieci, polowałam, można śmieci przynosić? Matko, nie nauczymy się być jakimiś weganami czy coś? Chyba nie. Dobra, i tutaj widzicie, nam się kolejna rzecz odblokowała, tu, te wszystkie wspomnienia w historii. To będzie jeszcze 2, 4, 6, 8, 9 jeszcze takich fajnych wspomnień. No nic, dobra, kochani, myślę, że na tym skończymy sobie dzisiejszy ten pierwszy odcinek. Jak macie jakieś wskazówki, porady, dawajcie znać, a ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.